58, 59, 60, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 98, 99, 100! Okej, okay, żeby nie było, że to wyzwanie jest tylko na papierze, tylko żeby były na to dowody, że to wyzwanie naprawdę się odbywa i że naprawdę będę robił te pompki, to właśnie dlatego nagram trochę filmów pokazujących, jak te pompki robię. Pierwsza seria, pierwsza pompka w wyzwaniu 100 pompek w pierwszym tygodniu, 100 pompek przez 100 dni, bo około tylu będzie trwało to wyzwanie, więc teraz właśnie zrobię pierwsze pompki, które rozpoczną to wyzwanie i które mam nadzieję zmotywują też Was do tego, abyście do tego wyzwania dołączyli. Zachęcam Was, dołączcie do tego wyzwania, wrzucajcie tutaj jakieś zdjęcie, jak robicie te pompki. Dzięki temu mam nadzieję, że nasze mięśnie będą mocniejsze, nasze ciała będą mocniejsze i dzięki temu będziemy po prostu zdrowsi. Okej, więc zaczynajmy. Ja robię pierwsze 10 pompek. Tutaj, w tym miejscu mam zamiar zrobić 30 pompek. Później jak wrócę do domu, jeszcze kolejne pompki po to, aby zrobić dzisiaj 100 pompek. A więc przygotowuję się do pierwszej serii i możecie tutaj mnie oceniać. W sumie mógłbym może stanąć jakoś z boku. Możecie mnie oceniać, jak te pompki robię. Cholera, teraz mnie słabo widać. Dobra, może wrócę do tej pozycji. Na razie, czy są wystarczająco dobrze zrobione. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Pierwsze 10 pompek w wyzwaniu 100 pompek za nami. Odpocznę kilka sekund, za chwileczkę zrobię drugie 10 pompek i za chwilę zrobię jeszcze trzecie 10 pompek. Do tego jestem akurat przyzwyczajony, bo od już jakiegoś czasu po takie właśnie 30-50 pompek dziennie gdzieś tam co jakieś 2 razy, 3 razy w tygodniu robiłem przez ostatnie jakieś tam powiedzmy miesiąc czy coś, także dobrą rozgrzewkę już w sumie miałem, ale do wczorajszego dnia w ogóle nie byłem na to przygotowany, że ruszę z takim wyzwaniem. Pomysł na to wyzwanie przyszło do mnie dopiero właśnie wczoraj po spotkaniu, tak jak mówiłem, z Karolem i z Pawłem. Zmotywowali mnie do tego, żeby robić coś więcej, nie tylko kroki czy kilka pompek w tygodniu, tylko żeby zrobić tych pompek czy właśnie jakichś ćwiczeń, czegoś wartościowego, mocniejszego, więcej. Ok, mogę zrobić teraz drugą serię. Dobra, drugą serię zrobimy tak. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i 6, i 7, i 8, i 9, i 10. Ok, 20 pompek za nami. Za chwileczkę jeszcze trzecia seria. Później porozciągam się jeszcze trochę i wracam do domu. Mam nadzieję, że przy okazji zrobię 10 tysięcy kroków, bo tyle mniej więcej powinienem tutaj zrobić. I mam nadzieję, że kontynuowanie przez 100 dni takich właśnie ćwiczeń po kilkaset pompek dziennie, kilka tysięcy pompek tygodniowo, dodatkowo robienie kroków mega wpłynie na moją sylwetkę. Mam nadzieję, że Ty również dołączysz do tego wyzwania i te ćwiczenia wpłyną również na Twoją sylwetkę. Myślę, że jestem już od razu gotowy zrobić trzecią serię pompek, trzecią dyszkę, a więc nie przedłużam, startuję. Pamiętajcie o tym, że robienie pompek czy tak, to wpływa na różne partie mięśni, więc warto robić w różnych pozycjach. Przed chwilą raczej robiłem to wąsko, co pewnie mocniej tutaj wpływało na klatkę. Teraz zrobię trochę szerzej, wpłynie to na inne partie mięśni, także warto robić to w różnych pozycjach. Dodatkowo można sobie kupić taką matę, takie specjalne urządzenie, które ma takie rączki i wkłada się w odpowiednie dziurki, że tak powiem, te uchwyty, i to właśnie pokazuje nam dokładnie, na jaką partię mięśni w danym momencie wpływają. Ja takiego urządzenia jeszcze nie mam, nie zaczynam swojego wyzwania od najpierw robienia zakupów, od najpierw nie wiadomo czego, co robi zazwyczaj każda osoba, która chce zacząć ćwiczyć, to najpierw kupuje spodnie, później czeka na dobrą pogodę, później buty, później coś tam jeszcze, a dopiero kiedy ma później już przyjść, w sumie właśnie nawet ten moment ćwiczenia to go nie robi. Także ja zaczynam z niczym, ze zwykłą koszulką, ze zwykłymi butami i po prostu robię co mam zrobić. A teraz mam zrobić kolejną dyszkę, więc ją robię. I raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9
i 10. 30 pompek za nami. Jeszcze jedną ważną informacją, którą chcę Ci przekazać, to jeśli oglądasz ten film na przykład na jakimś medium społecznościowym jak Facebook czy YouTube, to bardzo Cię zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Telegramie, po to, abyśmy mogli sobie tam na tej grupie porozmawiać w każdej chwili bezpośrednio, będąc w takiej grupie, uczestnicząc w tych rozmowach na bieżąco, na pewno motywacja będzie dużo większa, a prawdopodobieństwo ukończenia takiego wyzwania będzie dużo, dużo większe. Także zachęcam Cię do dołączenia do naszej grupy. Link wyświetla Ci się teraz tutaj na ekranie. Dodatkowo bezpośredni link, klikalny taki link znajduje się w opisie tego filmu lub w pierwszym komentarzu przypiętym na YouTube. Muszę Wam powiedzieć, że po tej pierwszej serii 30 pompek trochę się teraz porozciągałem, ponaciągałem i nabrałem ochoty na zrobienie kolejnej serii, dwóch serii po jeszcze 10 pompek, więc zrobię to od razu, będę miał połowę wyzwania dzisiaj już za sobą. Czuję się na siłach, że mogę to zrobić, że to nie będzie dla mnie przesada, więc od razu zabieram się do roboty. Ale jeszcze najpierw tylko zachęcam Was do robienia też jakichś różnych takich innych rzeczy. Ja dzięki temu, że właśnie naciągam się już od jakiegoś czasu, potrafię bez problemu na prostych, jak najbardziej prostych nogach dotknąć całymi dłońmi do ziemi i wytrzymać kilka sekund w takiej pozycji. Widzę tą różnicę po prostu, jak teraz obecnie mogę to po prostu to ćwiczenie wykonać, a jak robiłem to na początku. Na początku to tak ledwo gdzieś tam palcami do nóg dostawałem i to było problemem, a teraz, tak jak mówię, bez problemu można robić o wiele, wiele, wiele więcej, także porozciągajcie się. Ważne jest też, żeby zrobić właśnie lekką rozgrzewkę przed takim wyzwaniem, przed robieniem takich pompek i w ogóle przed jakimiś innymi, mocniejszymi ćwiczeniami, więc pamiętajcie o tym, a ja zrobię kolejną serię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zrobiłem 40 pompek. Powiem Wam, że czuję już lekko mięśnie, bo 40 pompek nie robiłem dawno, w ciągu jednego dnia, bardzo dawno, nie pamiętam kiedy, bo jak robiłem to takie 3 serie po 10 tylko, bo robiłem je tylko w ramach takiej rozgrzewki, żeby tylko ponaciągać trochę mięśnie, a teraz to zadanie ma trochę inny cel, więc będzie tych pompek dużo więcej. Już to pomalutku zaczynam odczuwać na mięśniach, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, jest to wyzwanie do zrobienia w ciągu całego dnia, czyli te 100 pompek trzeba zrobić w ciągu powiedzmy 12 godzin. Od powiedzmy takiej 7 rano, no więcej nawet, z 15 do godziny 22, powiedzmy od 6 rano, jeśli może wstajesz o 5 rano, nie wiem o której wstajesz, ale może tak wstajesz, ja wstaję tak po 6 przed 7, więc od tej pory dla mnie do godziny jakieś tam 22, 23 mam czas na to, żeby to wyzwanie skończyć, więc dzięki temu, że akurat mogę sobie na to pozwolić, to mam nadzieję, że będę robił to szybciej i będę miał to z głowy. A Ty, jeśli dopiero startujesz z jakimikolwiek dopiero ćwiczeniami, to po prostu rozłóż sobie to na cały dzień. Pierwszy tydzień robimy po 100 pompek dziennie, drugi tydzień po 150. Dziś jest pierwszy dzień wyzwania, więc po 100 pompek, a ja teraz będę robił ostatnią w tej chwili dziesiątkę, czyli będę miał 50 za sobą. Trochę teraz szerzej trzymam ręce. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ok, 50 pompek za mną. Dla motywacji zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, dołącz do grupy i do zobaczenia na szczycie. Hej, cześć!